Latem, żeby nasz makijaż był trwały, towarzyszył nam cały dzień i prezentował się równie dobrze wieczorem, jak rano przed lusterkiem, ważne jest, aby zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim, im mniej produktów zastosujemy, tym lepiej. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie możemy robić, to jest co chwilę poprawianie makijażu poprzez dokładanie kolejnej warstwy. Nasza skóra będzie się pocić, będzie to wszystko ze sobą pracowało, ten efekt stanie się w pewnym momencie nieatrakcyjny, strukturalny, tak jakby lekko spękany. Zamiast sięgnąć po kolejną warstwę pudru, lepiej sięgnijmy po bibułkę matującą, usuńmy nadmiar sebum, pozostawiając skórę lekką. Dużo lepsze efekty uzyskamy, wybierając podkład na bazie wody. Podkład leciutki, który równocześnie będzie, o dziwo, produktem wodoodpornym. W tym roku trendy makijażowe wychodzą nam rewelacyjnie naprzeciw makijażowi letniemu. Coraz modniejsze są drobne pyłki diamentowe, lekko połyskliwe cienie. One nie wymagają ani żadnej niesamowitej zdolności czy umiejętności w aplikacji, a równocześnie przez cały dzień delikatnie połyskując na powiece powodują, że nie ma tego efektu zbierania się cieni w załamaniach powiek.